Cześć, siemanko, witajcie! Z tej strony Mafia Solec i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Farminga. Oczywiście seria od zera do farmera. Ze mną Brączek. Cześć. Oraz Adaś. Witam serdecznie. I to piąty chyba już odcinek na moim kanale, godzinny oczywiście. Dzisiaj roboty przed nami bardzo dużo. O, czas nam się dało już razy 15, wszystko ładnie, pięknie. Roboty mamy pełno. Ogólnie Brączek kończy sobie dosiewać. Ja was na poprzednie odcineczki zapraszam do Brączka i do Adasia. Wreszcie udało nam się wszystko ponagrywać. Czekajcie, czy wszystko dobrze widzę, czy mi światełka tutaj się odpalą, odpalają mi się światełka ogólnie. Ja na samym począteczku dzisiaj ruszam sobie z siewami. A Brączuś sobie kończy siać to, co u Adasia miał na odcineczku, a Adaś wozi naszym nowym nabytkiem, świnie wywozi. Jakiś taki nowy nabytek, troszeczkę fajne. Na szybkości. Ale mogliby dać piętrowe tutaj, to by... A nie jest? 42, nie, jedno. Aha, no to słabo, ja myślałem, że to jest piętrowy i dlatego to by więcej... Gdyby dali piętrowe, to by było 42 wtedy. Więcej zabiera. Ogólnie jak widzicie, no udało nam się... A wyłączyłeś tego? Morreala? Tak, wyłączyłem, bo ogólnie Razem zapraszam do Adasia, bo Adaś miał Morrealistic i powiem wam, że naprawdę nieciekawie to... Nieciekawie to wyglądało, bo nie jest dopracowany jeszcze. Bo Adaś wchodząc w zakręt dopalił ciągnik. No ale nie ma się co dziwić, bo naprawdę mega, mega duże są te sprzęty. Czekajcie. Adaś wyjebał ciągnik. Niby ogólnie fajnie, bo fajnie maszyny naprawdę pracują, powiem wam. Na tym Morrealistic. Ale nic więcej. Bo naprawdę niektóre ciągniki nie dziorgały nic. Aha, nie mogę, ogarnąłem czekaj. A ja ogarnąłem ścieżki. Tak? A ja pszenicę sobie próbuję. Na razie tu chcę koło tego naszego ładnego klina zasiać. Miałem jadę gdzieś... na ósemkę wtedy zaraz. O, miałem gdzieś światła tutaj. Tu nie. O, zasiać ten rzepak i będzie git. Aha, czemu mi to podnoszło? Mam przypisane gdzieś podnoszenie ze światłami, wiesz? Muszę sobie to ogarnąć, ale to już poza odcineczkiem sobie to zrobimy. Ogólnie nie wiem, czy u Brączka wspomnieliśmy o niektórych rzeczach, bo czemu tak, a czemu nie tak. Nie wiem, gadaliśmy to Brączek, czy nie? Nie, ciebie, nie, nie. Bo zapomnieliśmy chyba o tym, nie? No. Bo ogólnie no troszeczkę problemów mieliśmy wczoraj i niestety no nie udało nam się tak to nagrywać jak chcieliśmy. Ważne, że od dzisiaj od rana ruszyliśmy sobie już pełną parą i naprawdę idzie nam to dosyć sprawnie, bo już mamy, to jest trzeci odcinek dzisiaj nasz nagrywany i mam nadzieję, że no na tym pewnie pozostanie. Chyba, że dzisiaj jeszcze jak będzie chwilka czasu, to nagramy sobie do Brączka już na poniedziałek, choć wątpię. No możemy dopiero gdzieś tam wieczorem. Wieczorkiem, ale przecież tak jutro. No w niedzielę, no w poniedziałek. W poniedziałek Brączek powinieneś być od rana chyba, nie? Kiedy? W poniedziałek, no bo to już szkoła. Co? A jak w ogóle, jak w weekendy? No weekend ja mnie nie ma, nie? Bo no weekend na 100% mnie nie ma. A poniedziałek, który? Ja może niedziela, ja może niedziela do południa, o. To jeżeli by was to ratowało. Ja to poniedziałek, może... wtorek mam szkołę, środa, czwartek mi w ogóle nie ma, bo jednak może. Aha, a ty jeszcze chodzić, chcecie się chodzić do szkoły? Nie. Aha. Mi się cały rok nie chce już. O Boże. Czekaj. To wyjaśniam. Ogólnie z tymi ścieżkami tu jest. Ja to później sobie poprawię te ścieżki i w ogóle przejadę, tak wiecie, jak kiedyś przejechałem. Bo nie jestem w stanie teraz tutaj ścieżki zasiać, bo nie wiem jak to wyjdzie. Ogólnie czekajcie, teraz mamy trzeci przejazd. Ja mam tak, zaczynałem połówką i całym. Tak, czekaj, nie. Czy zaczynałem. Brączek, wiesz jak u mnie jest w siewniku? Ja tak. Zaczynam całym i następny to ścieżka, wiesz? Już. O, ciekawe, dostaniemy kasy za ten. Serio? No, u mnie tak jest. Tak, a ty masz fajniej. No ja mam duży, nie? No, to ja nie muszę zaczynać wcale gdzieś połówką czy czymś w tym stylu związanym. Także ja mam z tym spoko. To sobie ten. O, 25 tysięcy na raz, lubię to. Na raz, no to jest dobrze, bo mówię, potrzebujemy ten duży do transportu, jakby o, nie było. O, wszystko dla mnie, wszystko. O, malujemy i no. Zaczniemy sobie stąd. Czekajcie, jeżeli tu by była ścieżka, kurde, będzie ciężko. Będzie mi ciężko to zrobić. Jadę chyba od tamtej strony zacząć siać. Albo nie, dobra. Ścieżki zrobię na końcu. Trudno, nie będę się teraz bawił, bo to za dużo czasu mi to wszystko zajmie. Miało być to pole powiększane, no już tak robiliśmy jedno pole. Póki nie, na ten sezon nie ogarnę tego pola, zaraz zobaczę, zaraz może ją ja robię jak Piotr, ja robię to jak Piotrek. Jak? Najpierw połówką dookoła, no. Całe pole i potem normalnie jeżdżę i poprzesz jak na końcu. Kurde, 19 na godzinę wcześniej jak na Morrealistic jeździłem, to byście zobaczyli jak to szło dziwnie. Naprawdę coś dziwnie było. W ogóle poranek już się zaraz będzie robił.
koniec, poranek. Muszę uważać, poranek, bo nasz... Kurczę, nasz ładny ten nie może się zmarnować. A no, zarobię jasno. Dobra, czyli by było tak, cały, połówka, cały, cały, połówka chyba, poczekaj, 9,9 to jest. Ale dobrze, mamy jednak te dwa silniki. 18, no bo jeden... Na tych mniejszych polach i się dobrze robi na mniejszych polach. Dobra, światełka jedne mogę wyłączyć. O, te mi tylko wystaną. I chyba tu jest ścieżka kolejna, tak, to powinna być ścieżka raczej. Ja taki transportowiec jestem od dwóch odcinków. Ja zrobię sobie tak jak... Gadać, coś mi za dużo nie sprzedaj. Jak Bronusz sobie robi. Ty, robimy to ścieżki do chuja? Nie, Bolek. Co, ścieżek ci nie robi? Nie, nie robił mi, a był przypisany pod to. Na kierownicy. Nie wiem czemu mi się... W ogóle o której zaczęliśmy nagrywać? Spojrzał ktoś, który się chyba... Może znów nie włączył sobie tego. Nie. To za wariat. 7 minut mamy, 6. No coś koło tego. No na pewno. Dobra, czekaj, muszę opuścić. Dobra, teraz mi się je. Dobra, spoko. Nie wiem czemu się tak to stało. O, zaraz będę światło włączał. Ale trudno, dobra, mniejsza z tym, bo się teraz trochę rozkojarzyłem. Także powracając do tego, co miało być tak, a nie tak, ogólnie pytaliście, czemu ta hala, która jest na Holmera, czyli ta tutaj po lewej stronie, nie jest równo postawiona z tą naszą dużą halą. A z racji to tego, że ciężko by było, by był za duży odstęp, a po drugie tam mamy z tyłu takim płotkiem, ja wam pokażę to. Ciężko by było się przyczepami złamać, dlatego też chcieliśmy, żeby tam troszkę miejsca dostało, tam jakieś krzaczki się wrzuci i wszystko i powinno być spoko. Bajecznie się ładuje ten cofat, poprzeczam. Tak? Ja zrobię sobie chyba tak ten, jak Brączuś robił. To do 50 ogólnie, tak? Co do 50? Pin. 50 świn zostawiamy? No, tak myślę, że jo, bo dobra. Teraz zobaczcie, jak nam szybko to leci. To ja wywożę ten 21, no i tak wywożę akurat. To będzie 70 i ty będziesz miał akurat do 51 ten wywóz. No, wybaczcie ogólnie, że bez znaczników, ale... Bo się też bez znaczników jeżdżę. Dzisiaj nie ma... Zapominam, żeby kto podpiąć sobie kierownicę pod to wszystko, bo ale tak sięgać mam daleko, to troszeczkę mi nie pasi. I tak słabo to troszeczkę wygląda. Dobra, czekajcie. To już jest raz. Aha, czyli jeszcze jeden przejazd i w następnym włączam ścieżkę. Dobra, czyli tak jak... Wkurzamy to, że na upad 8 jak mam ten włączanie ścieżki, to mi się obraca do tyłu. A, no właśnie, no i ja mam to obracanie, nie? No. Ale nie mam przypisanego tego, włączania ścieżki pod to, rozumiesz? Nie wiem czemu to nie jest tak przypisane. Ja też nie wiem. A poprzednio... Nie mam pojęcia. Na końcu, coś jeszcze pytaliście, czemu tak, a nie tak, kurczę. Że mu na razie płoty nie mają kolizji, z racji tego, żeby wszystko poustawiać, musiałem tą kolizję wyłączyć sobie w danych tych, ale to później, wiecie, jeden plikiem to zastąpię w modach i wszystko już będzie miało kolizję, ale ważne, że będzie, wiecie, nie ma przerw pomiędzy płotami, ani nic w tym stylu, bo z racji tego, że była kolizja, to działy się właśnie takie dziwne rzeczy, że nie czasami można było dojechać i w ogóle, a tak to mamy wszystko ładnie dokończone. Tutaj się też czemu to podwórko nasze jest oddzielone takim płotem od domu. Ogólnie tak, bo to ładnie wygląda. Tu jest dom i tu ma być po prostu dom, tu ma być ładnie, a tutaj ma być podwórko. Jest wyjście normalnie na bramę, jest wyjazd na samochód, jest na wszystko. Są nawet dwie albo trzy takie jakby dla furtki miejsca, także moim zdaniem jest to spoko zrobione. Przynajmniej ja też tak mam u siebie, że mam podwórko oddzielone takim właśnie, jakby to powiedzieć, takim płotem, siatką. I też ogólnie, bo nie widzieliście tego, bo tego nie było na odcinku. Jest dookoła zrobiona chałupa, nie wiem czy to Adaś pokazywałeś, bo u ciebie to skończyłem chyba. Nie wiem. Ja nie pokazywałem, bo nowy nabytek nie. To jak zdążę, to wam pójdę i to pokażę. Ogólnie czekajcie. A no tak, bierze mi, bo myślałem, że mi nie bierze tego nawozu, a przecież to się włącza za jednym razem. Więc z tym też spoko, bo ogrodziłem sobie już całą chałupę. No i praktycznie już chyba jedynie mamy dylemat jak na razie jeszcze z jedną taką naszą tą halą wiatą z tyłu. Nie wiemy co tam mamy zrobić, mamy kawałek terenu, trochę trawy i nie wiemy naprawdę co tam mamy sobie ciekawego urządzić. Osobiście no. To dwa przejazdy 50 tysięcy. No, to jest sporo. Jednak te świnie trochę przy takim teraz transporcie się fajnie opłacają, bo nie widać co tego jak wywozisz je tak w każdym zestawem. A ty naprawdę jest fajnie, dużo nadrabiasz, nie? To jest zawsze dużo czasu traciliśmy. Jeden czasami włożył cały odcinek świnie na swoim. No teraz ja przejeżdżam 3 razy. W ogóle, żebyś mi zostawił, nie, Adaś? No wiem. Mamy 92, no to
jeszcze jeden przejazd robię i zostałem jeden, chcesz tylko go lekaj. Co? Czy dwa? Transporty chcesz jeden czy dwa? A wiesz co, chyba jeden wystarczy, po co tak dużo. No dobra, no to gitara, to jadę jeszcze jeden tak to. Potem ogarnąć muszę też owce, zobaczyć jak tam owiec też jest. Ja ogólnie łowiec będę mordy sobie też budował, mam budynki przyszykowane, płoty i wszystko, ale to na spokojnie, tak, bo już mówię, na razie był ten odcinek, to żeby nie wszystko naraz, dlatego też kilka dni zrobimy sobie odstępu i za jakiś czas tam sobie zrobimy i wtedy ogarniemy te owce, żeby ta trawa tak luzem nie leżała i w ogóle... Nie wiem, ja tak też... przy 175 odcinku, nie wiem czemu, ale tak bym sobie poszedł w te krowy. No, przy 170 to takie spoczkę, czy 25 odcinków, to spokojnie akurat, kupimy no, tak to, co mamy kupić, prostu, ciągnik nie, kupimy ten nowy. I będziemy wiedzieli, wtedy który ciągnik krówki można tam cisnąć. Oddać i w ogóle, tak? Może jakieś nowe pole będziemy tam się poszerzyć właśnie. O, tam trzeba będzie tym właśnie krów tam. Tak, tam trzeba będzie na pewno koło krów przynajmniej jedno pole kupić na kiszonkę, nie? Żeby nie wozić tego zbyt daleko. Można tam te dwa kupić i wtedy połączyć je. A te malutkie? Tam jest tam duże. Nie, to te duże, obok krów. Na razie to chcesz kupić jedno, bo to będzie sporo kosztować, ono po 300 będzie kosztować. 27 na przykład jest. Sprawdź cenę. Jestem ciekawy. Bo jestem bardzo ciekawy, ale mi się wydaje, że za 300 jak nic. Już o, 27 jest już 25 już by nawet było, ale to jest trochę dalej od krów już. To 8, 28 jest taka, takie spoko pole, bo to jest w kwadracie. 28? No 28 jest no. Ołożę, zbiwałem się. I to jest przy samych chyba krowach. No. Znaczy obydwa są przy krowach, 28 i 27. 27 bardziej tak ogradza, co nie? Wartość nominalna 400 tysięcy prawie, 375. No, ale dobrze, to jest prawie 5 hektarów, więc nie ma co. Ej, ja misję zrobię dzisiaj tam, jo? Jo, co tam jest? Co tam jest? Tu jest puste, ziemia czysta. Puste, no to coś będzie jakaś nowica, to zawsze dobre i to. Obydwa pola. To ja dzisiaj robię tam misję na tych prawie polach. 5 hektarów, wiecie o tym? No to zawsze dobre i te 10 tysięcy jak urwiemy na każdym, bo myślę, że zanim kupimy, to jeszcze Brączek powinien załapać się z godzinnym odcinku. Spokojnie, Brączek myślę, jadać ja powinien, Brączek jadać, także jakbyśmy pocisnęli naprawdę dobrze z misjami na tych polach, to trochę pieniędzy byśmy mogli uciorać. Ze 30 tysięcy na polu wycisną, to 60 na dwóch, to jest bardzo na dużo. Pewno, moim zdaniem najpierw rzucić się na tą, na 28, bo ona tak fajnie odstaje, a dopiero później wziąć tą 27. I wtedy będzie gitara. Mi pasi. Idio. O, dobra, światło wyłączamy. Szósta. Dawno o tej godzinie nie nagrywałem. Praktycznie nigdy. W ogóle chyba. Nie no, może kiedyś tak, ale... Ale fajnie, fajnie. Myślę, fajnie, naprawdę mi się podoba, bo to fajnie wygląda. A tu mamy dzień, pracowaliśmy sobie u Adasia, jak widzieliście, no tu mieliśmy sporo placu. A też chciałem trochę w nocy się załapać, bo bardzo fajnie to wyglądało na światłach. Nie, no z jednej strony to jest dobre, bo jak... O Boże, pedały, więc tak skrzydło. I ten, do godziny pierwszej tu u ciebie wstaliśmy bardzo wcześnie rano, ale nie wiem czy w ogóle zasypialiśmy. No. Także na ogólnie będziemy sobie najczęściej tak grać, jak któryś będzie miał, przypuśćmy, bo najczęściej wychodzi tak, jeżeli zaczynamy od 8 rano odcinek, to idzie tak do godzinki 16 mniej więcej. I później o 16 jak się kolejny odpala, to robi tak do... Noc mu się zaczyna na odcinku, robi tak przypuśćmy do pierwszej w nocy. I wtedy ten następny może... 17.30, tak? To no, skończyłem o pierwszej. No, ale to mniej więcej, jeżeli tam byśmy zaczęli o równej 8 rano, bo Brączek miał 10 chyba odpaloną, jak zaczynał. No, także mówię, to wyspoczkę o ale po bosko, gdy świn nie, pod, nie podrośnie, co nie, w ogóle, zostanie tyle, ile jest, to będziesz miał akurat cały jeden przejazd, 21 świn i 50 świnek zostanie równy. Aha, no to spoko. Jeżeli to żadne na mnie przybędą. Może nie powinny. One chyba co noc przybywają. No teraz przy takim naszym czasie to co chwilę jest, zobacz jak jest, co ile przybywa świnia. Jest taki pokazany, co 10 minut, co 5? Aha, następne zwierzę za 1 minutę. Aha. Sorry. Fajnie się rozmnażają, fajnie. Zobaczymy. Dobra, to, Adaś, dokończysz tu za mnie poprzeczniaki i to, bo już nie chce mi się, abym poszedł ten. Gdzie ty stoisz, powiedz mi? No ja jadę z tym swoim przejazdem. Jeszcze? Jesteś? Już jedziesz? To daj, ja se dwa wywiozę. No dobra. To wyjdź z tego ściągnika. Manitka, już. O Boże, znowu rozwaliły. Ogólnie, to patrzcie, w halach mamy wszystko bardzo fajnie poukładane. Pokażę wam, bo nie wiem, czy Adaś pokazał, jak mam wszystko. Nie pokazuj czasem kombajnu. Dobra. To i na powodzie. Powiedz, że wózki się bugują. Dziękować, Adaś. Czekajcie, muszę sobie wyłączyć te awaryjne. Gdzie my jesteśmy? Poczekaj, bo ja się muszę odnaleźć, ty. Czekaj, stop. Aha, ja już jadę z pełnymi. A kto jedzie, ty? Kejsem? A, to Brączkowski jest. Brączkowski tam jeździ. Zobaczcie jaki mam zajebisty zestaw. Ja koło domu to z tym naszym tym klinem takim. Dobra.
z tym zagajnikiem. A to ty tam już wszystko zrobiłeś? Prawie, tam musisz objechać ten ostatni przejazd, musisz ścieżkę w następnym chyba włączyć, albo no nie wiem jak to tam zrobić. Ostatni? Trochę najechać, no. No bo trochę lipa wyszła, bo nie dość ten. Bo albo jakoś wcześniej, wiesz co? Najwyżej, wiesz co? Na pusto później ścieżkę się pojedzie, tylko zrobi. Jakoś tak w miarę na oko, nie? Nie, no to... Nie, na oko, bo w tym na pewno, nie? Przejeździe. Musisz zasiać i dopiero później na oko ścieżkę włącz, jak coś. Dobra, ludzie. No bo mówię, no bo nie pójdzie tak, Brączek, bo... Wiem. Chodzi na to, że na ostatnim przejeździe by trzeba było ścieżkę robić. To słabo to wygląda. Dobra, my sobie ciśniemy tutaj. Szkoda, że trochę innej drogi nie ma. Nie ma na przykład asfaltówki jakiejś wcześniej, tylko dwie boczne. Mogłaby być jedna boczna, a druga taka bardziej główna. Szkoda właśnie, że tego tak nie zrobili. No, to jest też trochę. To by było naprawdę fajne. Dobra, i sobie ciśniemy. Jak widzicie, Wastrak daje rady. Nie wiem, czy tutaj... Jeżeli bym mi się zdaje, że ta ścieżka powinna być właśnie pomiędzy tym ostatnim, a przedostatnim przejazdem. Tak, tak, no tak, 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 powinna być. W tym co ty, tak mniej więcej, ale to wiem, że chyba na ostatni raz przejazd, czy nie? Tak, tak, na raz gołapę, no. No to i w tym co wcześniej nimi. Jechałeś, no to pomiędzy nimi jakoś ścieżkę zrób. Tylko wiesz, opuść, nie włączaj B i 18, nie? I 8 kliknij na numeryczny i spoko. Dobra, luz, luz. Nie no mówię, bardzo boli to, że to nie jest dwupoziomowy. U mnie jak zabierali świnie, to przyjeżdżają takim dwupoziomowym właśnie. A no widzisz. No i to, no bo to kurczę, no weź przestań, ile to tego zostaje. I jak na mieście często widzę, czy nawet wiozą ten, to zawsze są dwa poziomy, na górę i na dół, bo tym z tyłu sobie wózkiem. Właśnie, a jak nabierasz ja świnie, nie rozkładałeś, Adaś, ten wózek z tyłu się nie opuszcza, znaczy no ta lada taka cała wysuwana, ona się nie opuszcza, nie? Nie, znaczy nie, nie sprawdzałem, wiesz, to nawet nie. No szkoda, to powinno być tak zrobione, że tak no fajnie by to wyglądało na pewno. Szkoda, że naganiać nie można. Myślę, że mogliby to też zrobić, też by było bardzo spoko. Można tak napełnić, ale można było i naganiać w ogóle. Sprzedaj. No, pieniądze się robią, potwierdzam. Co? Dobra. Kontrakt podpisany. Na świnie? Tak, a poczekaj, ja jestem bardzo ciekawy. Aha, tu jest wózek. Nie. Aaaa! Jest, człowieku! Jest na transport ich. Klikasz N i się podnoszą te wszystkie klapy, żeby one miały czym oddychać, bo by się podusiły. No właśnie tak się zastanawiałem, czy coś jeszcze czegoś nie ma, wiesz? Aha, no można ale... więcej świn, czy nie? Co? Więcej świn nie można. Chyba nie, zaraz zobaczę ty. No bo na razie ja je tylko zostawiłem. I ogólnie ci się dach podnosi cały do góry, nie? I klapy wszystkie po bokach. No ale to jest po to, żeby właśnie powietrze było, nie? To dobrze, nie, no myślałem naprawdę tak. Czy to się zamyka, żeby nie jebało? To właśnie teraz nie wiem, no ty, ale nie, zawsze jak widzę to świnie widać właśnie. Nie, na pewno, to żeby się nie podusiły to musi właśnie być otwarte. Bo przecież zawsze po mieście jak jadę to wszystko jak widać. Jak podniosę siewnik do góry to już się ten... Ścieżki wyłączają? Tak, chyba tak, chyba tak. Sprawdź, ale powinny się wyłączyć. No, zobaczmy. Bo już nie ogarniam, ja za każdym razem wyłączałem, także nie wiem, nie? Nie pomogę. O, nie. Nie, nie włączałem się? Nie. Dawaj, w każdym przejeździe ścieżkę. Mały, optymalny kupimy. To, to było zajebiste. Wprawdzie ja sobie mogę na ten pas się wbić, bo samochód jedzie po tamtym. Mówię, dobra, bo tak to jest zaraz zasiane. Fajnie się z tym się. Nie, fajnie, fajnie. No mówię, tylko jak masz fajne pole, wiesz, to bardzo fajnie się. Ja na poprzednim polu, jak chciałem to co Adaś na Adasia odcinku, to powiem ci, tam mi mega wyszło fajnie. No, tam by tak. Tam tak, mi super wyszło, bo od początku do końca było git, a później no niestety jakoś tu na tym polu nie zacząłem ścieżką i wyszło to już bardzo, bardzo słabo. Co ty będziesz teraz robił? Jadę jeszcze jeden transport. No. Jaka jest cena kiszonki w ogóle na tym? Nie, nie wiem, ja wezmę chyba duży siewnik i pojadę 6 tam 11 po tym porządku. No, spoko. No, moglibyśmy na... Właśnie, bo tam co ma być? No zboże, jęczmień. Zboże, jęczmień, no tak. Ja to jest zasiane, tak? Ten zagajnik, Bolek? Tak, to jest zasiane wszystko, tylko tam ścieżkę trzeba, ale to ja sobie na spokojnie tam wjadę, bo już mam pomysł gdzie. Ścieżki, jest... no nie wiem czy tu się opłaca, bo tutaj będzie ciężko. Nie, jest, jest, ścieżka na środku się ładnie zrobi, no po środku, no chyba, że chcesz i równo pojedziesz, to dawaj. A ty, bo obronuś tu rzepak już dajesz. No ja już mam zasiankę. Bo... Kurde, jak ten fen pasuje z tym, którym w ogóle on... Fen jest, pasuje nie, do kilku zestawów. To lepiej nie ryzykować. On tak, i pasuje do samozbierającej. Pasuje bardzo fajnie właśnie do siewnika. Do głębosza, no jest, kurczę, jest sporo tam. No tak, najpierw mieliśmy zboża siać, a kukurydzy na końcu tu nie. No. No, to nie, to dlatego ja na razie jeszcze tego dużego pola też nie siałem, ani nic. Te buraki są do zasiania.
Zasiejesz tam to ścieżkami tam jedenastkę tam? No ja. Ej, nie popierdol niczego. O Boże, ty, ty ja się ten? Zagadałem, przejechałem na biogazownię, no, jechałem. No, Polek ci wytłumaczy. Cały siewnik robisz od brzegu chyba? Tak, robisz cały siewnik od brzegu, a w następnym włączasz ścieżkę już, nie? Jeden cały, robisz, następny robisz... ścieżka, a później trzy. I w trzecim trzy. Włączasz dwa w środku i za trzecim włączasz ścieżkę, nie? No, no. Dobra. Robisz jeden od brzegu, potem ścieżka w następnym, dwa, ścieżka, dwa, ścieżka, dwa, ścieżka, dwa, ścieżka i jedziesz, kurwa. Dobra. Gitara się ma. Dobra, ja mam rzepak zasiany. Zjeżdżam na farmę. To tylko jednostka zasady zasiania zbożem. Zbożem tak, ale ten... A co tu siejemy? Gdzie? Jęczmień. Jęczmień? Na jedenastce? Tak. Gitara się ma. Lubię to. Kurwa, powiem wam, że trzeba tych kuli jednak trochę pokupować, bo jak nam teraz doszły te buraki kukurydzy, to na zboże mamy mało. No jakby nie było, to jo. Tylko też, kurczę, sprzętu też. Musimy kupić jeszcze jeden ten ciągnik, jak najszybciej, bo nie mamy sprzęciora. A co na 12? Co na 12 zasiałeś, Bolek? Co jest na 12? No to co z tym zaganikiem? Pszenice, dwie pszenice będą. Bo mówię, że mało zboża mamy. Dobra. Dobra. To dwie pszenice, jęczmień. Nie, nie daje więcej tych świn, nie? Nie daje więcej świn. Mimo, że poniesiesz ten dach. On jest po prostu, wiesz. Na to, żeby było. Pokaż ta się świnki. A dasz? No. Gdzie ty pojechałeś? Mega. Na jedenastkę. No, to zajebiście, że nie zrobiłeś poprzeczniaka od ulicy. Teraz tam jest zrobiony? Dobra, ja to zrobię. To zrób. Dzięki. Nie a, zrobię, tutaj sorry. Na tym koło domu. Tamtej strony za ten zrobiłem, to nie? To tyle pszenica. Ale poprzeczniak to tam spoko, nie? Znaczy małym zrobisz czy dużym, to tam tylko żebyś zrobił na ścieżkę idealnie. Jo. Boże, jakie mijaki narobione. I tak, ogólnie tak, nowicy nie ma do wywożenia. Ej właśnie, bo ludzie, Brączek jak chodził na serwer, wyskoczyła mu bardzo fajna wiadomość, że pola trzeba nawozić w każdym sezonie po trzy razy, czyli opryz, nawóz to jest jedno, obornik jedno i gnojowica jedno, czyli w sezonie trzeba byłoby dać wszystkie te trzy rzeczy, żeby to wszystko idealnie było. Może weźcie, napiszcie nam w komentarzach, czy na przykład jakbyśmy zasieli soję, gnojowicę lub obornik i opryzg lub nawóz, to czy to właśnie da 100%, bo może jeszcze da się nasze plony powiększyć, bo my zawsze dajemy gnojowicę i nawóz i opryzg. Albo sam nawóz, albo sam opryzg, zależy jaki sezon, na co i w ogóle. Także no, tutaj by było spoko z tym. Dobra, wiem co ja zrobię, bo nie, bo siałem bez podsiewacza, to pojadę rozsiać ten. O Boże, tu w ogóle nie zasiane, kto to zostawił w środku pola taki kwadrat nie zasiany? Gdzie? Ja pierdolę. Gdzie? W którym miejscu? To mi się tylko mi to pokazuje. Ale gdzie? Ale gdzie? Na 12. No to jest to co myśleliśmy, to na pewno nie ma żadnego kwadratu. No to mi się coś zbugowało chyba. No raczej jo, nie, na pewno tam nie. Ale tu przy zagajniku taki kwadracik? Tak. A no to ja też tam miałem. Dobra, później ciśniemy sobie dalej. Ale myślę, że to jest chyba nasz Bóg po prostu, tak zdrowy. Czekaj, co ja będę mógł zaraz robić, bo tu jeszcze chwilę mamy. Ja ostatnio byłem już ze zbożem, no to raczej nie będę wywoził. Wy sobie wjedziecie na spokojnie, nie wiem czy jest jakaś cena dobra czegoś. Co by mi się przydało? Nic, najwyżej te siewy jeszcze pociągnę, tylko że zmienię się teraz bronkiem. Yep. I tyle. To już tego wywiozłeś? No już jestem właśnie na Mary Farms. U niej. Polek, ja zrobiłem ścieżkę koło tego przez ten zaganik środkiem, nie? Tak, zrobiłeś? Dobra, spoko. Ja. Dziękować. Dobra. No to mamy tam gotowe. Jeszcze możesz ścieżkę zrobić tu za naszym za halą, nie? No przejechałem, jadę. Tam też? Aha, no dobra, no to mamy ładnie zrobione ścieżki. Ja możesz tu przyjść? Mogę. O, fuck! Co? Przejechałem po tym. Dobra, jest git. Przejechałem po przedrzniaku, kurde, i trawy, miedzę zasiałem. To ładnie. Chyba to poprawię to zaraz. Dobra, jedziemy tędy, bo tędy mi się lepiej jeździ. Poczekaj, Bronek, dasz mi te... A, bo ty chcesz to poprawić. Nie, poczekaj, bo muszę jeszcze to ścieżkę. Bo któryś zjechał teraz sobie fast trackiem, a już bym poszedł coś sobie porobić. No, już tutaj. A co ty chcesz zrobić, jak nie ma co do siania już? Siewnik. Poczekaj, jaki siewnik zastał od kukurydzy? Buraki są do siewu! Tylko ja potrzebuję ciągnika dobrego. Nie wiem, czy uciągnie ten. Nie uciągnie, ja się musiałbym zamienić, ale to ani jeden, ani drugi nie uciągnie. Przecież no to... Nie mamy ciągnika. Jedna cholera. Jest lipa, bo właśnie widzisz, że z roboty, a nie mamy tego ciągnika. Ale przecież tego ciągnie. Nie usiągnie tego do kukurydzy. No jak? Nie, przecież fajnie, ja to siałem nawet. Od kukurydzy ten dłużej?
No jasne, że tak. Weź zobacz, jakie to ma zapotrzebowanie. On jest lżejszy normalnie. Ja nie potrzebuję teraz dużego cienika, bo jadę sieć na wóz. O, żelani. A przed czym ty się siejesz? To? Przed czym ty się siejesz? To. Na wóz. Muszę zasiać na to zboże, na rzepak teraz, bo siałem bez podsiewacza i na buraki muszę zasiać. To trzeba było mówić, to ten, to ja bym przed tobą fajnie poleciał z nawozem, to spoko by wyglądało. Niż teraz, pod korzeń dać. No już teraz trudno. Ale co ty będziesz teraz jeszcze siał? No ja się jeden nie siał. Nie, bo tak, bo tu kukurydze nam zostały. Tylko kukurydze i wszędzie kukurydze, trzy pola kukurydzy mamy teraz do zasiania. No i te buraki, no to te buraki jedynie zostały nam i teraz. I to małe pole przy świnie. No dobra, to ja się biorę teraz. Tam też buraków dosyć, w tym na tym małym polu. Dobra, spoko. To bierzemy się... Na którym małym? Świnie. Na świn. No co ty Holmerem tam cofać? Nie, proszę no cię. No gdzie? Na pewno rzepak nie. Może sobie tam to coś... Ma teraz specjalnie z silnikiem tam jechać, a to... Nie, no to rzepak tam. A, no rzepak tam wysypiesz od razu. No to Boże, no to będzie Adaś jechał, najwyżej zjeżdża to ten. A nie, gdzie ja skręcą? Bożeż ty mój, znowu żebym się ja zagadał. Tam w ogóle jest siódemka przygotowana? Także ogólnie Moralistics, no na razie póki nie ma lepszej poprawy nie będzie. Jeśli chodzi o jakieś inne mody, to na pewno się pojawią, bo niedługo usiądziemy sobie, jak będzie tylko kilka czasu mordy. To usiądziemy sobie i wszystko sobie poszykujemy. Co i jak. Żeby to wyglądało. Ej, ja zaczynałem 44. Nie wiem, nie tak. Chyba tak, no to teraz zaraz będzie 30 coś minut. To jeszcze sobie przyjadę. Całe 10 minut chyba, tak? 20 po musisz kończyć, tak mi się dobrze zna. 25. No, na pewno o równej nie zaczęliśmy gadać. Na 100% nie zaczęliśmy o równej. Świnki sobie też. No właśnie nie wiem co robić ze świniami. Czy ja ustawiam sobie czasomierz. Też sobie się będziemy mordy właśnie bawić. A, ty pęta mówisz, że zostawiłeś, tak? No podczepiam ci właśnie pod 7 minut. Dobra. Odpalę sobie tą jeszcze, tutaj świnie nakarmimy. Bo wprawdzie można już je nakarmić. Będziesz musiał sobie uzupełnić siewnik. Ło, mi koło wjechało. Nie wiem, czy ale weź mnie uzupełnij. No nie mogę właśnie. Aha, no dobra, to ja sobie uzupełnię. Tylko poprawię tym tu. U tych, u świn. Bo nie wiem, czy nie będzie trzeba tą lawetą wyjechać z tymi nasionami. Jo? No bo nie chcę się uzupełnić. Czyli my jesteśmy... Dobra, pokaż się. Poka, poka. Spróbujesz wyjechać? Wyjadę ci, no. No niestety nie uzupełnimy sobie. Aż karzetura nie masz. Byśmy to wsypali. Także akurat wam pójdę i pokażę jak to wygląda. Łączyć mi wyjedzie. Postawiliśmy tu sobie dystrybutor. Tu patrzcie, tu jest ten płot. Tutaj chałupa jest cała ogrodzona ładnie, żeby nie było. Tu też jest ładnie wykończone. Także no mówię, tu... Jeśli mówię, ta koliza no się pojawi, bo chciałem, żeby dopiero tu wszystko ładnie było ustawione i wtedy jedyny dylemat jaki mamy, to mamy tutaj. Co tutaj jeszcze zrobić z tym wolnym terenem. Także mówię, zostawiam to dla was. Jeszcze. Ty. Co tak mało mi odcinek na razie waży? Ale to chyba dlatego, że trochę w nocy było. No tak. No. Bo też to... Kolory ci się dopiero zaczęły o godzinie 9:10. No ja po 6:00 już to, ale mdłe. Co? To nie są kolory w ogóle. Oh fuck! Co? Nie wiem co on odjebał, ale jak mówi o fuck, to znaczy coś odjebał. Ja pierdolę, te puski to mnie rozpierdalają. Przestawiły się do drugiej komory. Serio? Ej, to jest pojebane. Idę to zobaczyć. No ale ty! No ale najgorsze jest to, że to ani nic tam nie stoi obok nich, ani nic. Może podłoże lagować. Poka. No gdzie? Na podwórzu. O Boże. No one z drugiego końca garażu się przestawiły. No, co? Właśnie, one się przyczepiły w ogóle do siebie. O aha. Boże, to są cyjamskie wózki, ty. Cyjamskie hedery. O Boże, nie chcę dalej jechać, ty. No zobacz, one się przyczepiły do siebie. Dwa hedery, no. No widzę, dobra, ja nie wypróbuj ta coś tu robić, ja nie patrzę. Ja wychodzę. Ja wychodzę, bronczek musi działać. Bronczek będzie. O Boże, co tu jest? Ładne są te ciemne teksturki, ogólnie jeszcze będziemy sobie sporo wymieniać no, tekstureczek. Chłopaki, w ogóle to nie wiem po co nam dwa wózki na hedery. No cholera, mógł jeździć bez. No nie, no gdzie to ty się możemy jeździć tym z wózkiem z dwoma hederami? No Boże, pokaż to.
Ciekawe. Kurwa, podczep teraz do tego DMF-a, jestem ciekawy, czy on dwa będzie miał przy sobie. No co ty? Ty i pusta laweta już z nawozami ze wszystkim. Jak chciałem coś zrobić? Nie wiem. Zresetuj. Aha, już mam pełny, dobra. Dobra, no, co, Bolek? Ile masz, Bolek, kasy? Ja te... 442. A ty, Ronek? Minus 1. Aha. Wypłata jeszcze nie przyszła? Jak 442 masz, tak? No. To mamy 500 tysięcy. Dlaczego? No bo ja mam 50. Aha. Ej, ty... Kurwa, pozdro. Ale za te świnie pieniędzy doszło. Ty to pozdro, no to mamy... To stuwa doszła za świnie. Ty, to sprzedaliśmy... Ej, ile świn zajebaliśmy do chuja? Ty zobacz, czy tam coś zostało w ogóle. 50 świn jest, jeżeli... Ale ty, one dochodziły cały czas. 50 od 120. Są. Ty zaczynałeś od 130. 130. Czy nawet wino. Wywiozłem jeden przejazd, zwym wróciło. To jest 70 tysięcy. To jest 10, 50... 80 tysięcy. 80 świn. 80 tysięcy, żeśmy... Około 70 świn wywiozliśmy. No to jest 80 tysięcy gdzieś. Ja cię kręcę, masakra. Sporo, nie? No. Ja! No to dobrze, to mamy na Holmera zrobione. No ale z jednej strony zobacz, sprzedaliśmy taką, tamtą przyczepę na zwierzęta, kupiliśmy no nową i jeszcze zarobiliśmy na tym, nie? No bo i zobacz, jak szybko ty byś... Wszystko. Ja nie wiem, czy byśmy to wywieźli w ciągu... Nie, co ty na tych obozach, się teraz pierdoli z tymi... Co tam się odwiedzala? Nie wiem, ale się boję tam. Ej, ale serio nie mamy nasion? Nie. Aha. Trzeba jechać. Ja skończę siać. To jedź któryś. No i co ja mam zrobić, kurzy? Nie wiem, nie pomogę. Ja pierdolę. Ej, żebym się teraz nie pomylił, jak to jest tutaj, bo pojadę, to będę dymy. Ja sobie na spokojnie tu działam. Dobra, jeszcze 10 minut chyba z tego, co tak z moich obliczeń wynika. Odcineczka i lecimy sobie z misikami. Pojebane. Pojebane! Nie mogę ściągnąć wózka. Znaczy headera. Musisz podczepić, mi się wydaje, kombajn to puści. Gorzej jak ale nie. Nie mogę podczepić kombajnu. Dlaczego? Ale pod header od tego. Pod co? Poczekaj, ja zobaczę, co mi znaczy. Pod MF-a. Co? Pod MF-a, gościu. Co pod MF-a? Header. Jaki header? No bo przyczepił się header MF-a do Jonata. Do... przyczepił się do MF-a. Headeru, do tak? Do przyczepki. Aha, myślałem, że do headeru. Bo mówi, jakbyś tak to szarpnął ten header MF-em, to by spadł tamten, to zresetuj przyczepkę, Boże, ci mówię. Nie będę jechał teraz po przyczepkę. Dobra, Boże, weź, nie wiem... Nie bo... rozpędzi się, bo jak w 17... Wiesz co, zrób, postaw pomiędzy wrotami i wrota zamknij. Zbuduje się, wystrzeli, ale... Zresetuj dwie przyczepki. Jedną, znaczy się. Zresetuj im przyczepkę od Maseja. O Boże, jakiego laga, to sobie myślałem, że... Wyjebie zaraz. O Boże, a czemu mamy dwie przyczepki? Kurwa mać, no to nie zresetuję, bo te dwie przyczepki są takie same. Który był starszy kombajn? No Masej. Czemu one mają 0,5 godziny? A nie, 16 dni użytkowania. Czyli od którego mam zresetować? Od Maseja? Tak. No to prawdopodobnie ta. Aha, tylko że teraz... A pierdole, to jak na escape'ie. To ja tego nie znajdę. Czekaj, ty z tym jedziesz? No jechałem z tą, co nie resetuj. Jechałem z tą, co nie masz resetować. O Boże. O nie, to jest we wiacie. To we wiacie nie resetować. Nie. Dobra, to chyba mam. To jest na mapce, co zobacz, o, masz. Dobra, widzę. A nie godzinowo. Dobrze? Tak. Ej. O! Nie, to w sklepie patrzysz tylko, ile masz godzin danej maszyny, a przy resetowaniu nie masz tego właśnie jadać podanego. Ale przecież no to wybierasz sobie na minimapce, którą chcesz rzecz zresetować. No tak, a jak wiesz, ile jest kropek, kurwa, na gospodarstwie, nie da się tak przybliżyć, jakbyś chciał. Ale w tym miejscu, gdzie on akurat stał, no to jest akurat tylko jedna przystawka do, Boże, no, wózek do headeru, tak, woli ścisłości. Nie wiem, nie pomogę. No to ja ci pomogę. Dobra, headery muszą leżeć luzem, nie mogą leżeć na przyczepkach, bo to się buguje. Ty mogą, ale headery muszą gdzieś, wózki z headerami muszą stać jak wtedy stały. Jak? Kurna, wtedy, jotu się. Dawniej stały i wszystko bugi. A no to jak stały? Czym no, to się podwórku. Od tego, jak teraz stały? Na podwórku stały i nie było problemu. Oddziaływanie przeciwsłoneczne z wiaty na nie działa. Wiata na nich ma zły wpływ i tyle. Prosta logika, tak? No.
Adaś, ty mądroliński jesteś. No, nie przypierdalaj się, dobra? Ja myślę, że... Ja my tu mieli poprawić tą... Co ci, dobra, zasieję te buraki, a ty się przyjedzie, to się poprawi, bo to jest przecież masakra. No co ty, kurwa, ty wszystko jesteś w ogóle, to jest buraków nie miał zasiać? Nie, nie o to chodzi, poprawić miedzę mieli my, tu koło świń, na tym dużym polu. Przecież to jest porażka, jak ta miedza jeden, wygląda. Jeden sezon i tak tych miedzy nie będzie. No nie, ale to trzeba już zrobić nie tak, że ona ma być po łuku, tylko to trzeba zrobić w takim kwadracie, w linii prostej, żeby się nie jebać z tym, co sezon. Jest w ogóle jakiś nawóz jeszcze? Nie ma? Nic nie ma. Nic. Ja mówię, mam, żeby siewniki nasze napełnić, to jest kurna. Tyle roboty. Teraz trzeba przywieźć tego, trzeba przywieźć na lawecie i trzeba poprzywozić na przyczepach i wsypać do hali. Dobra, ale w rozsiewaczu jest to najważniejsze. A w rozsiewaczu to te wszystkie pola byś na to nie zrobił. Właśnie ja nie wiem, jak to jest zrobione, ale jest masakra. Podsiewacz. Kurna, nie włączyłem tego. Oj. Ale nie, dobrze wprawdzie, bo ja będę od tamtej strony sobie siał, to po co mi ten. Jednak nie, muszę wycofać. Pik. Pika mi fajnie tu. Ty, no to czekaj. To w następnym odcinku Brączek bierzesz się za siebie kuku? Nie, trzeba to dość. Aha, trzeba tu buraki skończyć. I wtedy włączyć fazę rośnięcia. I będzie pierwsza faza zboża i wszystkiego. I wtedy włączamy i wtedy się wyłączamy rośnięcie i włączamy siewy kukurydzy robimy. Zrobimy i dopiero włączamy rośnięcie na ten, żeby już urosło. Co będę w następnym odcinku robił? Ty? O właśnie, kurwa, nie zasieję ja tych buraków teraz, bo nie zdążę na 100%. To nie. Pojewaj, coś nie wiem. No nie, no to nie zasie, to któryś będzie. No nie, jak chciałem buraki już kopać, ale nie będzie jeszcze tego czasu. No gdzie? A no, ile tak buraki dopiero po żniwach, więc na ludzie, jeszcze kiszonki i wszystko to. No ej, przecież to ty miałeś robić sobie kiszonkę na ten. Wiesz na co? Na co? Na ze zboża, bo mamy jedną pszenicę za dużo. No. No tak, bo to spokojnie, to zdążę te buraki tam. Także 14 jest na ten, na cięcie, nie? No bo to przed żniwami jeszcze przecież, to ten następny odcinek teraz będzie cięcie tego. Tak, to będzie cięcie już na samym odcinku. Ostre cięcie będzie. Ale tu pod końcówką bym zjechał dziwnie. Kurde, ale się fajnie robi z tymi ścieżkami, ja pierdolę. No, mi się fajnie podoba ze znacznikiem, tylko muszę znacznik przypisać i to mnie boli. Bo muszę sobie sięgać tam do klawiatury. Parę słowy? Ale tak to spoko. Proszę, proszę. Proszę, proszę. Udy. Znacznik nie podpisał. Udy, twałdzie. To niezły udy. Masz udego? Ty, co to trzeba kliknąć, żeby się drugi znacznik otworzył, Brączek? Shift. Shift Z. Jop. Pozdrawiam. Udy. No fajnie, nie, ale ja się tak cieszę, że my ten siewnik kupili do buraku. Że to jest masakra, jakie to jest się znaczy do buraku, to kukurydzy wszystkiego. O, tak na się ciągło, że te trzy odcinki nagra masakra. My już od rana siedzieliśmy, czekaliśmy na Adaśka. No kurde, mówię, może coś porobimy, czy coś w tym stylu, ale nie, mówię, poczekamy i dopiero wszyscy wejdziemy i będziemy tu działać, bo roboty jest, jak widzicie, co nie miara. Myślę, że ten sezon taki zapierdol, bo tak, tu trochę posiane, tu nie, tu tak trzeba zrobić, tu skończyć, tu drzewo, tu tamto. W następnym sezonie dopiero wszystko tak wiecie, już na spokojnie, ładnie będzie zrobione moim zdaniem. Dobra. Jeszcze sekundka i kończymy sobie. Czemu? W drugą stronę, no bo już będzie chyba. No kurwa, nie zdążę rozsiać nawozu na rzepę. A ile ty tam ci zostało? No dopiero będę jechał, nie jadę wtedy. No to tak to się chyba ci nie. No ja mam koniec pola już chyba. No to nie jadę, bo ja tutaj ten, rozsiewałem na to tylko pole koło domu. Ludy twardzie. Ty. Bolek? Tak. Co tam? Ty kurwa robiłeś ścieżki w ogóle na tym polu? Na którym? Na tym koło domu, co to jest zasiane na kiszonkę? Które na kiszonkę jest zasiane? No jest 14 jest urośnięta na kiszonkę no, zasiane. No to robiłeś ścieżki? Tak. Są takie popierdolone ścieżki są. Znaczy w jednym jest krzywa, jakby w ogóle w jednym nie było ścieżki, co nie? No znaczy, nie. Ale bo wiesz czemu tak jest? Bo przez te jebane zboże, że ono. Kurde, w farmingu jest tak, że jak oni nie robią tego 3D, tylko oni to robią na zasadzie, przypuśćmy mamy 10 kartek papieru i wszystkie obok siebie tak układamy w taki dziwny ten, wiecie o co chodzi. Tak jedna na drugą i jest tekstura i po prostu czasami jak załapie gdzieś teksturę się ta ścieżka, to albo zrobi taką wielką dziurę, albo po tak, prostu... Tak, ale jednej ścieżki w ogóle nie... A nie, dobra, jest. Jest, ona tak się dziwnie buguje, to jest właśnie zwariowane, wiesz?
Zwariowałem. Tu nie idzie nic zrobić. Także dobra, my sobie mordy kończymy na dzisiaj. Tu jeszcze roboty jest. Włączam sobie siewniczek, gaszę sobie ciągnik, wychodzę, on się składa. Także mordeczki, ja wam dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Zapraszam już na kolejny odcinek sobie do Brączka, bo tam no będzie się znowu działo i myślę, że nie, no nowy nabytek dopiero Brączek będzie miał jeszcze w następnym odcinku. Ale będzie fajna akcja, bo będzie kiszonka właśnie ze zboża, bo bardzo mało tego robimy, także akurat się nadrobi. Ja was zapraszam na misję. Yo. Hello. Yo. Okej, okay, mamy misję. Ciśniemy, ze mną Brączek został jako cześć, jedyny. Cześć. O kurwa. Case na gąsienicy mam. Co byś robił? Start, gnojowice. Gnojowice case'em na gąsienicę? Tak. Z tyłu jest normalnie gąsienicowa ta. Fajnie, jeszcze takie oczy. Aha, to tak, ja się z tym łamany tak. Nie, ojejku, jak to dziwnie wygląda. Jeszcze takiej misji to nie miałem, no ale warto próbować. Czemu orki nie szukasz jakiejś? Nie ma nic chyba. Ja jeszcze nigdy nie trafiłem orki, nie trafiłem agregatowania, siewu nie trafiłem. Cały czas są gnojowice tylko. Bo wiesz co, ja chcę dzisiaj te pola robić, wiesz które, nie? Nie, aha, te co, do krów, no. Do krów. Ułożę, do Mirka wjechałem. Czemu? Przez przypadek mu się wjebałem. Aha, to jest ta Landara wielka. No, ale 3 odcinki nagrałem, jest dobrze. O, jest, cieszę się bardzo. Pierdole. Cieszę się bardzo. W ogóle dzisiaj się opuści? Nie, kiedyś kupimy sobie tą beczkę, na pewno. W pokoju zapomniałem zamknąć, tak jest. O! Się wjebali na sukę. Dobra. O Jezus, jakie to bydle! Jak to ładnie wygląda, ty! Mówisz, że właśnie ładnie, ładnie niby. Fajnie! Kurde, szkoda, że ta beczka nie jest na gąsienicę jeszcze. O bos! Dobra, i tak umiraska ten, on se później ręcznie dokończy poprzeczniaki. No. Nie, żartuję. I tak mi zaliczy misję, i tak mi zaliczy, także... No, bez problemu. Cisnę sobie. Jakoś będę chciał ten kawałek teraz zrobić. I po tym kawałku zrobimy ten duży. Powinien się robić. Na nie spojrzałem, mamy ile? 10 minut na zrobienie tej misji. Niedużo. Ogólnie misję zaczęliśmy 30, po dobra, będę pamiętał. Czekajcie. Chcę tu na szybkości wjechać. O matko, weź się tym nawróć. Nie, to musimy mieć naprawdę wielkie pola, żeby mieć a taki zestaw. A które robisz tym? 27, jeżeli tak, tak kręte. Właśnie to nie jest to takie ładne, fajne, duże, no, nie? Dobra, to kurde taki Z jakby. No wiem. W środku fenomen. Mega fajnie wygląda. Face? No. I ogólnie fajny widok. Całą praktycznie tą beczkę widać, nie? Zobacz. Możemy tylko kupić teraz może. Chuj, pług zerwany by był w nic, nie? Ile on ma koni? Trochę ma pewnie, co? No 400 to na spokojnie mu robisz. Na stół mu robisz 400 jak nic. To jest ten wielki. To jest ten no, największy chyba, jaki normalny akurat... jest dostępny ciągnik, to jest on największy. Chyba, akurat... że jest na jakąś silnicach ten łamany. Do głębosza akurat pasował. Nie wiem, czy głębosz jest szerokości tego ciągnika. Nie no, jest. Bo wystaje coś? Nie no, wystaje trochę. Niedużo, ale wystaje. Ogólnie będę miał bekę, jeżeli to pole tak samo będzie robione na wymiar tej beczki, nie? To rozjebie system. No i jak nie, jak tak. Jest? Kolejne pole, już kiedyś robiłem jedno pole, rozumiesz, że idealnie całe pole wyszło na co do milimetra? Na 4 przejazdy, nie? A tutaj teraz miałem jakiegoś mijaka. Znaczy sobie tak, żeby wyrównać to pole, to tak samo na 4 przejazdy je równa. Beka właśnie z tego. Dobrze, czyli jednak coś troszeczkę robili, jeżeli chodzi... Oto, także mówię, no następny nowy nabytek to jest w pierwszej kolejności jest... Holmer. Holmer? Ty kupujemy opryskiwacz. No właśnie, kurde, te opryski chciałem zrobić. Bo pewnie tak wyjdzie, że będą siewy jeszcze u Adasia to i ja będę miał opryskanie, tak jak miałem. Adaś kupuje prasę i ty kupujesz tego. Opryskiwacz to nie jest duży ten. Nie jest duży wydatek. No ile ten opryskiwacz? Nie, on trochę kosztuje. No ale ty sprzedajesz ten nasz, nie? No to też inaczej. W ogóle my mieliśmy beczkę dokupowaną do naszego opryskiwacza, czy nie? Beczkę? Jaką beczkę? Z przodu. No wiesz, że jest taka beczka z przodu, nie? No właśnie, ej. No i ja jej nie wiem, gdzie ona jest. Jeżeli jest, to... Ale mi się wydaje, że chyba nie kupowaliśmy jej, bo nie no mieliśmy pieniędzy. No jak? Nie mieliśmy przecież. Na pewno? Nie, nie mieliśmy, czekaj. No właśnie nie pamiętam miniaturki żadnej, wiesz? Czy była, czy nie?
Ale krówki. Nie mieliśmy gościomu, bo my pryskaliśmy kejsem. My kejsem przywieźliśmy i on nie miał tu za spodu. Mogę wam tylko jedno powiedzieć. Odjebiemy to gospodarstwo. I to fajnie. Ale co? No kurde, tu wiesz jak to wygląda gospodarstwo z krowami? Jest obora, jest silos blisko, jest hala i koniec. To trzeba jakiś fajny płot dać, trzeba trochę zieleni, jakąś fajną halę postawić. No to jo, no to tam jakiś taki nie? Budynek właśnie na jakieś uprawy, coś w tym stylu. Kurczę, no to trzeba coś podziałać fajnego. Trzeba u wszystkich zwierząt to porobić teraz fajnie. No właśnie nie wiem co ze świniami robimy, czy zostawiamy te świnie jednak, czy nie? Tak. No to jednak świnie jak zostawiamy, no to przy świniach się porobi, to trzeba je ogrodzić tam fajnie. Jak nie chcę to zostawić, to ja tam będę sobie siedział przy tych świniach. Nie, ja mówię, a ktoś ostatnio nam napisał, nie? Że chyba ja mam wziąć krowy, Adam owce, a ty świnie, nie? I każdy by miał to do ogarniania tylko. Ale no bez sensu. Ale to jest bez sensu, bo tak ma, to... Przy owcach nie ma roboty. No właśnie, i tak to jeden ciągle by miał dużo ogarniania przy krowach. To jest trochę beznadziejne też, bo nie, za dużo, nie. No. Nie, tak się tak mówię, nie. A tak to komu się trafi, kto chce zrobić sobie odcinek, to ten... Że tak mówię, to nie można. Jeszcze coś w komentarzu żeście pisali, bo już tak na kilka odpowiedziałem i... Jakieś właśnie no modziki się pojawią takie do realnego grania jeszcze. Ale mi długo zajęła ta misja. Już skończyłeś? No właśnie nie, mam 6 minut do końca. A nie, ale to ci no, nikt prawie... nie pokazuje ile... Ten... A nie, poczekaj, mam 6 minut do końca, mam ćwiartkę równą. No a ja właśnie będę renderował sobie wcześniej. A ja, no bo ty dzisiaj wrzucasz, nie? Tak. Nie wiem nawet jaką miniaturkę zrobić. A co ty miałeś? Tego nie masz. Ja wiem jaką ja bym zrobił, ale to mogę ci tylko doradzić. Zrobiłbym z dwóch. Wiesz jak z dwóch? Jedno jak na polu stoją wszystkie maszyny, tak wiesz. No. A drugą jak już jest wszystko ustawione i gospodarstwo tak jakby. No nie wiem. Albo no, po prostu zrób z czterech, nie? I tak, zrób zdjęcie wiaty. No. Jak już są ustawione, zrób zdjęcie otworzonej hali jak są ustawione i zrób zdjęcie tej wiaty i co są siewniki. No tak chyba zrobię. Z trzech, no z trzech zrób. Tak chyba będzie najlepiej. I na długość, nie? Zrób na górze z jednego, a na dole z dwóch, nie? Albo no. Na odwrót i na dole zrób dwie te wiaty, a na górze daj po długości halę. No tak zrobię. No tak mi się wydaje, żeby byłoby spoko, jeśli chodzi o miniaturkę. Najlepiej chyba tak będzie. No bo innego pomysłu tutaj nie idzie zrobić. Ja naprawdę też w swoim odcinku, nie wiem, godzinnym, co mam wymyśleć, bo robiłem i po nocy, i siałem tym, i siałem innym. Także no sporo mi tu wyszło. Zrób w nocy ten miniaturkę, jak już ładno ze światłami. No ale to najgorsze to, że nie robiłem całą noc. To fajnie wyzdrzy. Jedno mogę zrobić, a no właśnie, prawdzie jo, będzie trochę nocnego, trochę takiego i ten. No Adam wydał żużle. I znowu? No, jak oni cały czas to grają chyba. Skubaniutkie. My musimy w roketę zacząć. No co w ogóle w tej grze chodzi? No nic, trzy okrążenia robisz, tak? Żużle się robi trzy, dobra. Nie zarobiliśmy dużo. No nie wiem, ja nigdy nie interesowałem się żużlem, to nawet nie wiem co chodzi. 6,5 koła. Nie ma aktualnie żadnych misji, spierdele. Dobra, to jeszcze jak będziemy kupować pole to jeszcze to. Tylko nie wiem, że kurwa gnojowica jebne. O ja jebie. To jest sama beczka. No nie no, nie będę robił bez przesady, bez jajec. Tu mam coś. Mógłbym pobiegać wprawdzie po tych polach i popatrzeć co tu się dzieje. O Boże, było do te... O ja! Bierzemy chyba to, co? Start. Co bierzesz? Ten opryskiwacz kuna. O Boże, i Optum na tych, na podwójnych kołach, pojebało ich? Jak na podwójnych? No na podwójnych. Na bliźniakach. Nie. No do oprysku, co za barany. To jak to wiosna chyba. Ty, ale one nie gniotą. Znaczy to tak jest... No ale no, w życiu realnym przecież zgniotły. Masakra. Jestem ciekawy jak on się rozkłada. Bo jaki on jest w ogóle szeroki. No pewnie jest dosyć szeroki. Aha, dobra. O ja pierdolę. Ile on ma? Nie mogę się nim złamać. Kurwa, 40 metrów? No co ty? Naprawdę, 36 metrów ma jak nic. Mówię ci. O Boże, nie obejmuje mi kamera go. Na maksa muszę. Boże, to dziwnie wygląda. Wiecie co mi to troszeczkę przypomina? Nie wiem czy się ze mną zgodzicie. Były takie filmiki na YouTubie jak w USA, czy tam gdzieś sieją.
jest taki siewnik właśnie, że ma takie długie lance, tu kosz zasypowy, a tu go ciąga ciągnik z takimi podwójnymi kołami. Bardzo podobnie to wygląda, moim zdaniem. Ej, dziwnie mi buja ten opryskiwacz w ogóle po tym polu. Czemu? Jest moc zapadania się? Nie ma. A do nim siedzi. Dziwnie to wygląda. No ale pierwszy raz tak w ogóle ten. Nie no, kiedyś sobie kupimy ten opryskiwacz, bo kozak wygląda. Tylko nie wiem, czemu go tak rzuca. Trochę to słabo właśnie wygląda. Czekajcie, jak zrobię to pole, no na pewno jeszcze będę miał chwilę czasu, aby odpalić sobie kolejną misję. Tylko się zastanawiam, gdzie. Chciałem naprawdę jakąś orkę. Wiem, gdzie jeszcze pole mamy do kupienia i wiem, że coś tam rośnie. Albo jest kukurydza, albo słonecznik. Z orką będzie ciężko, żeby znalazło. Znalazłem. Chyba słonecznik. Chodzi mi o pole numer 23, bo tam też chcemy się rozwijać w przyszłości. I łączyć je z 22. Dobra, ja tu przecież muszę tak nawrócić, bo to jest patola. Patologia? Misja jak misja. Ciężko, kurde, z takim sprzętem to naprawdę duże poprzeczniaki, albo... Albo trzeba naprawdę sobie zrobić... Mega poprzeczniak w polu. Nie wiem, na pewno robię jakiś zakład, ale ile? Ciężko mi to powiedzieć, ponieważ... A nie robię bardzo dużego, jak możecie zauważyć, choć nie wiem, bo pewnie na odcinku tego tutaj nie będzie tak widać, jak ja to widzę. Ogólnie jeszcze nie wszystkie tekstury są wymienione. Musimy jeszcze teksturę soi sobie wymienić, bo mam naprawdę bardzo fajną. Nie wiem, jak to z kukurydzą, bo kukurydza jest w porządku wprawdzie. Bo jest ładna i ta na kiszonkę, i ta na ziarno. A czy ciężko znaleźć taką, ponieważ w farmingu 15 była albo taka, albo taka. Dzisiaj od rana wstaliśmy, to bacz, czekaliśmy od godziny 9, o 11 zaczęliśmy nagrywać. No, zleciało te 2,5 godziny. Ty, ja to wielkie pole chyba na... Nie wiem, na dwa razy nie wezmę. Masakra, i teraz najgorsze, że przy takim wysokim ja nie widzę, gdzie może być mijak i weź tu taką misję ukończ. To jest słabe. Czekajcie, no tak, to powinno być prawidłowo na dwa chyba. Teraz, no trudno, będę wracał. Brączek? Nie ma brączka. Może być bluskin, jeżeli renderował. No i tak najprawdopodobniej jest, bo jeżeli tak go wyrzuciło, to bluskin. No wczoraj mieliśmy nagrywać, wczoraj był piątek, na 22 się umówiliśmy. Nagrywamy 20 minut, bluskin. Dobra, zaczynamy od nowa, bo nie zapisało odcinka, nie nagraliśmy nawet 5 minut bluskin. Dobra, umówiliśmy się na tą 9 rano, a Daś troszkę przysnął, wstał na 11. No i zaczęliśmy nagrywać, no na całe szczęście dobrze, że właśnie Brączkowi kazaliśmy odkręcić to budowy, tak jak kiedyś. Wentylator chodził cały odcinek, no i jako tako, jak widzicie, się udało cokolwiek zrobić. Także z tym spoczko. Ja sobie zaraz skończę i biorę się za renderowanie. O, masakra. Kurde, nawet nie wiem, ile ja robię te misje. Czekajcie, ja zacząłem ile? 30 po? Nie wiem, nawet odcinek waży. Sporo waży. Kurde, bardzo dużo waży. Także, mnie ciekawie. Ale widzicie, muszę teraz jechać takim tym. Właśnie podobno słyszałem, że jest jakiś mod na wyłączanie sekcji. Muszę sobie go znaleźć. Jak ktoś może, jak napisze jego nazwę w komentarzach. To podnieść, bo dziwnie mi to wyzży, jak on tak dziwnie się na boki buja. Także nie wiem czemu, chyba tym real module coś tam. Śpiący, głodny, bo śniadanie nie jadłem. Teraz to już chyba na obiad. No ale tak jest, jak chce się ponagrywać i chce się dużo nagrać, chce się mieć wolny weekend, no to niestety tak. Tak wychodzi, a ja bym bardzo prosił o zakończenie tej misji. No ale jeszcze jedną na pewno zdążę zrobić. Mi się wydaje, że my robimy to za 7 minut. Wszystko. Może trochę więcej. Co mi mówię, tak trzy w słuchawkach? Ej, bez skitu, bo ty ja dojadę, a tu... Dobra, dziękować. Kolejne małe pieniądze. Trudno. Kukurydza gotowana. Wątpię, że będzie jakaś misja. Aha.
A idź se, panie, pryskaj w takiej kukurydze wysokiej. Rzepak. To też chcieliśmy kupować. Serio, nie ma żadnej misji? To pobiegnę na sobie na te dwa małe pola, przy których przed chwilą wprawdzie byłem. Ale no, co poradzić? Dobra, bo uderzę jeszcze głową w ten. Co my tu mamy? No co jest, ty? Daj nawozu jakieś. Misja na 4 minuty, start. Dobra. Trudno. To też będziemy chcieli kupić, także spoko. Dużo nie powiększymy, no ale coś tam będzie, nie? Zawsze jakieś coś tu dla samych tych. To będzie pole głównie dla samych krów, jeśli chodzi o plon. Tam nie wiem, co będziemy tu mieli. Raczej kukurydza będzie na tym polu obok. Nie wiem, na jaki to w ogóle rozrzut ma. Aha, dobra, to tak trzeba podjechać. Boże, my mieliśmy taką małą w ogóle siewkę? My chyba kupiliśmy od razu dużą, nie? Na serii. To jest właśnie... Chyba tak. No ja ogólnie też bym sobie na żal siewal mieli, bo też nam się trochę znudził. Przez chłopakami w ogóle pogadałem na ten temat. Miałem taka trochę wysyceta w ogóle wydawania pieniędzy, bo mamy rozsiewać nawet większy, ale nigdy nim nie siejemy aż tyle i w ogóle. A zawsze to już wymiana takiego, to by troszeczkę widoku dała lepszego. Może takim fendem do takiej siewki. Jak on spokojnie powinien pociągnąć tą, wiecie którą, tą na kołach. A przynajmniej, no to już tą dużą. Zawieszaną. Patrzcie, jak to idzie szybko. No, taką misję to fajnie się robi. Dużo pieniędzy się nie dostaje, ale jest szybka do zrobienia. Czekaj, czy nie będę miał czegoś jeszcze po tej misji. Boże, mi jak. Mam nadzieję, że mi zaliczy ta. Bo jeszcze mi zostało kółko ćwiartkę, powinienem mieć po dojechaniu do końca. No, będzie. Jest, dobra. Jest ponad, także spoko. No i dobra. I tak teraz mogę misję robić. Nie widać, nie? Kurde, i bez się bezcierze teraz, róbcie ze środka kabiny. Masakra. Nikuda. No i się teraz, nie wiem, czy się odważyć na jeszcze jedną misję, czy się nie odważyć, bo już nie wiem, jak to jest z czasem. O kurna. No i widzicie, tak to jest z ludźmi jaki. No i nie skończyłem tej misji tak szybko jak chciałem. Zobacz, teraz po poprzeczniaku muszę dookoła pewnie objechać. O, o, już nie widać, kończ. Boże, 2000 ponad. Aktualnie nie ma żadnej misji. Rewelacja. Nie wiem, daj jakiś łoprysk, co bądź. Czekajcie, biegniemy tu, może to małe mnie uratuje. Szkoda, że nie wziąłem tego Newfoundlanda. Fajnie się nim pracowało. Trochę sobie wspominamy. Ostatnia misja. Kurde! Jak ja jeszcze serię chyba z tego robię. Jak tam by był w jakiejś fajnej mapie teraz. Na bolusiowo chyba. Case'a Combine. Case'a Ciągnik. I ten New Holland. Zajebisty to jest zestaw jest. Jak on ładnie wygląda. Kurde, szkoda, że my w ogóle na tych teksturach. Ale może i dobrze, bo zobaczcie, teraz ta seria się troszeczkę odmieniła. Będzie wam się na pewno o wiele lepiej ją oglądało. Także myślę, że może i dobrze, że właśnie teraz tyle tych rzeczy się pozmieniało. Ogólnie moje trzęsące się krzesło z poprzedniego odcinka, pozdrawiam. Ale wiecie, mam takiego dziwnego, dziwne zachowanie, jak siedzę przy komputerze, słucham muzyki, czy nawet coś robię takiego, wiecie, i noga mi tak dziwnie chodzi. Tak po prostu mam od małego i tak trudno mi po prostu, nic nie poradzę. W wolnym czasie jak te nogi, tak sobie ten jakiś zestaw niespokojnych nóg, czy zestaw tabletki musiał być, trzeba było brać, czy coś w tym stylu, nie wiem. Także beka z tego. No i ten fotel naprawdę się nieźle trząsł, bo miałem niezłą beka z tego. Myślę, że to fanny moment trafi, w ogóle jakiś fanny moment by się przydało skręcić.
ciekawe. No a tu niestety troszeczkę mi to rozlewanie zajmie czasu. Zrobię tak, że będę wyłączał i będę zawracał. To za dużo czasu mi zajmuje. Oj, takie drobne mijaki, mam nadzieję, że się to nie zemści na mnie. To już pokazuje, że mam ponad połowę pola. Dobra. Fajnie chodzi. No na tym Moralistic powiem wam, kurczę, no fajnie mi się gra, bo w ogóle ta maszyna inaczej chodzi. Gdy nie potrzeba nie czuć, gdy nie potrzeba jakiegoś tam ciężaru pociągać coś w tę stronę, ona sobie fajnie pracuje, a później gdy nagle, wiecie, mamy jakieś coś zapięte, to i kurczę, i hamowanie, i przyspieszanie to troszeczkę trwa. I mówię, naprawdę bardzo fajnie to wyglądało, ale kurde, jest niedopracowane, bo poderwaliśmy pług, to ledwo co szedł, gdzie tam koło nich było więcej o wiele, mimo że dociążony i w ogóle, także wiecie, o co kaman. No i też te siewniki, tak kurczę, no troszeczkę tych koni było więcej w ciągnikach, a ledwo co szły. No i znosiło strasznie dziwnie to. Zapraszam ogólnie na Woga z Mokrzyna, kto jeszcze nie oglądał, wreszcie sobie udało mi się go wrzucić i udało mi się to spopracować w Mokrzynie. Fajna pamiątka, na pewno, że mi się udało coś nagrać, no ale kurczę, jak sobie tak popatrzyłem, naprawdę wtedy mega dzień. Cały dzień, w ogóle człowiek nie był zmęczony, cały dzień sobie pracował. Tak fajnie się pracuje w ogóle w Mokrzynie, kurczę, tyle tam było roboty tego dnia. Brączek jeszcze goły sobie jeździł w CB Radio, kurczę, no powiem wam naprawdę, szkoda, że nie udało się więcej nagrać. Bo Brączkowi tam kamera chyba padła. A moja też na moich mi już padła i nie było jak nawet. Kurna. Dobra, nie będę się bawił z takimi małymi tymi. Także co mordeczki, ja wam dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że wam się odcineczek spodobał i za tydzień trzeba się starać, żeby się wszystko udało. Kasa jest, pieniędzy trochę mamy, 510 tysięcy. Ja wam dziękuję serdecznie za uwagę, do kolejnego odcineczka i na razie mordy, trzymajcie się, cześć.